Cześć wielorybie. Cześć skarby, z tej strony Martyna i szybki disclaimer. Przede wszystkim dziękuję Enebie i wspierającym. Chciałabym również wspomnieć o tym, że jak widzicie, ten film jest w czwartek, a nie w środę. Ogólnie jest to, ponieważ zaczęłam już studia i co środę pojawiam się na uczelni. I raz jest tak, że kończę o 12, jeszcze dodajcie do tego pociąg i powrót, a raz jest tak, że kończę zajęcia o 15, prawie że 16, co za tym idzie, no wiadomo, jeszcze czekam na pociąg, wiecie o co chodzi, ostatnio odwaliłam głupią akcję w ogóle z autobusem, że prawie bym w ogóle do domu nie wróciła, co za tym idzie, no byłam bardzo, bardzo zmęczona wczoraj i nie byłam w stanie wam aktualizacji nagrać i w ogóle wrzucić, mam nadzieję, że już następnym razem takiej akcji nie będzie, więc normalnie się wyrobię w tę środę, nawet jeżeli to ma być później, bo z tego co pisaliście, wam to nie przeszkadza, byle żeby to była ta środa, żeby było jak najszybciej. Nawet jeżeli to ma być jakaś późna godzina. Ale wczoraj naprawdę powiem wam, byłam przerażona. No jeżeli będziecie na live'ie gdzieś koło godziny 16:30, 17:30, bo tak planuję, bo zmieniłam godziny live'ów, to słuchajcie, no nasłuchajcie się troszeczkę historii, które odwaliłam, a byłam tylko jeden dzień na uczelni. I właśnie są takie dni, gdzie wracam bardzo szybko i nie mam z tym problemu. A jest taki dzień jak wczoraj, więc no postaram się, żeby te filmy były jednak w środę, żebyście dostawali je od razu w dzień aktualizacji, ale że wyszło jak wyszło, to nagrywam to dopiero w czwartek, kiedy już trochę odpoczęłam, przeżyłam, co się w ogóle wydarzyło i robimy co trzeba. I przechodzimy do tego, nie przegap ostatniego tygodnia wydarzenia urodzinowego. Słuchajcie, w Morland dzieją się rzeczy. Jak widzicie, dostałam kilka wiadomości, bo pisałam sobie kody. Jak to widzicie, jest jeszcze 7, 8 będzie więcej. Ostatni kod z tego, co się orientuję. No ja mam nadzieję, że to będą Starcoinsy, coś czuję, że nie. W głównej mierze są to jakieś ubrania, które już chyba wszyscy mają, bo ten niebieski sweterek, którego co prawda jeszcze nie odebrałam, ale go mam, to no to nie jest nic nowego według mnie, więc jak chcecie, co o tym sądzicie, to od was zależy. Ja osobiście uważam, że te rzeczy nie są jakieś piękne i totalnie mi się nie podobają. Mam wielką prośbę dla ludzi, którzy robią te wycieczki po całym tym, czy byłaby możliwość, słuchajcie, żebyście mi to nagrali, albo jakkolwiek wrzucili screeny, bo naprawdę bym chciała to zrobić, ale powiem wam szczerze, że nie mam czasu, ja nie wiem, w co ja mam łapy włożyć. Słyszałam, że jest tam dużo rzeczy, które my wiemy, ale też są jakieś takie śmieszne ciekawostki, które po zbieraniu w całość można by było fajnie wykorzystać, nawet po to, żeby stworzyć po prostu materiał na ten temat. Więc jeżeli się uda i zdobędę wystarczającą ilość materiałów, to na pewno się tym zajmę. Ojejku, jakie piękne konie. No i tak, słuchajcie, w dzisiejszej aktualizacji możemy sobie z nimi pogadać, ale jak dobrze wiecie, ja chciałabym to sobie zachować na kroniki Star Stable i napiszcie mi, bo z tego co widzę, że z dużą ilością tych ludzi można pogadać. Ja nie chcę sobie spoilerować, mam nadzieję, że to nie będą jakieś nudne rozmówki. Nawet jest galopujący tutaj, słuchajcie, no piękne to jest. Ogólnie obiecałam wam, że następne kroniki będą z waszych teorii, ale wiecie, że jestem niecierpliwa. I napiszcie mi, czy chcecie, żebym... Bo wiadomo, że ja to nagram po prostu, żeby oni mi nie zniknęli, ale czy wy jesteście typem, który chciałby już te dialogi, bo wiecie, że ja lubię dialogi nagrywać, żeby je zapisać, żebyśmy mogli je później wspominać. Do nich nawet Raptor, słuchajcie, się pojawił. Czy chcecie, żebym poczekała i na następne kroniki wam po prostu wrzuciła te rozmówki? Ja czekam na wasze zdania, chcę robić tak, żeby wam pasowało i naprawdę nie mam żadnego problemu co do tego. Co tu mamy jeszcze? Stanowienie twarzy. Bzz, witaj, jestem robotem urodzinowym. Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Ukończ szlak skarbów, by zdobyć wszystkie nagrody. Pierwsza wskazówka. Strzelniwy staruszek, świetny tancerz w domu. Jasper? Ale... ale że on jest gdzieś tutaj i ja mam do niego podejść? Czy... Na jakiej zasadzie ja mam wziąć w tym udział? W sensie, czy on jest tutaj gdzieś? Bo powiem wam, że jedyne co dałam radę przeczytać to, że jest kod. Więc jeżeli ktoś z was jest zbyt gorszy albo z okolic, to możecie mnie spotkać zazwyczaj w środy. Także zapraszam. I co? I halo, czy ty jesteś rzędliwym staruszkiem? Czy to nie o ciebie chodziło, panie kolego? Czy ja coś pomyliłam? Aha, no to nie ten rzędliwy staruszek. To kto jeszcze może być rzędliwym staruszkiem, który dużo tańczy, no to jest dla mnie skomplikowane pytanie, nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć totalnie. Chyba, że miałam odpowiedzieć jej bezpośrednio i jestem niemądra i nie ogarnęłam, bo jeżeli tak, no to beka ze mnie autentycznie. Czy ja mam podchodzić do każdego z nich po kolei, czy... Oho, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja mogę wymienić podkowy, wow, ale fajnie.
Tak, dodaliśmy funkcję pogawędki, więc możesz się dowiedzieć o nich czegoś więcej. Dziękujemy za wspólne świętowanie, czyli z tego co rozumiem, świętowanie się już skończyło w sklepie bonusami. Z bonusami są nowy kantar, z tego co widzę, w następnym tygodniu jakieś przeszkody będą do poskakania na wyspie Padok. No i fajnie, tylko ja bym chciała wiedzieć... dla tych, którzy chcą sprawdzić, no, ale że poszukiwanie skarbu w jakiej formie, czemu ja tak bardzo tego nie ogarniam? W ogóle bawi mnie fakt, że nie można, nie, część w ogóle rzeczy jest nieprzetłumaczona. Poszukiwanie skarbów. Are you good at solving riddles? A treasure hunt awaits you and your friends are invited to test your wits. Come back daily for a new riddle that unlocks treasure when you get it right. Ale gdzie ja mam iść, do kogo mam podejść? Czy mam z kimś porozmawiać? Czy ja mam kogoś znaleźć? I w ogóle czemu to nie zostało przetłumaczone na język polski? Co się dzieje? Boże, czy może... Dlaczego tak jest? Słuchajcie, co, na jakiej zasadzie to działa? Chciałabym naprawdę wiedzieć, ale chyba jestem... wyjątkowo niemądra i nie wiem. Zastanawia mnie tylko fakt, czy jeżeli no przykładowo nie uda mi się tego zrobić teraz, bo kompletnie nie wiem, kogo mam szukać, to czy, słuchajcie, to mi zniknie i nie będę miała opcji tego zrobić. Zrzędliwy staruszek, świetny tancerz w domu. Nie mam kompletnie pojęcia. Mi pierwszy co wpadło to Jasper. Może wy mi napiszecie, co mam zrobić. Na ten moment bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Przepraszam za lekką chaotyczność. Mam nadzieję, że wybaczacie mi tą zwłokę. Mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia już będę na tyle ogarnięta w swoim życiu, że wszystko będzie pięknie. Widzimy się w następnych filmach. Następny film, jaki się spodziewać, możecie to challenge z tultem przez całą mapę. A na ten moment dziękuję. Miłego tygodnia i pa pa!